Cześć, witam bardzo gorąco w moim nowym, starym domu i to chyba będzie taki pierwszy film, w którym pokazuję Wam wnętrza, jak to wszystko wygląda już po remoncie. Sporo się zmieniło, dziewczyny Basia i Adzia mają swój duży pokój, młodsze dzieciaki również, połączone z salonem. Jest odświeżona łazienka, kuchnia i wszystko będę Wam tak sukcesywnie pokazywać. Mi się efekt naprawdę bardzo, bardzo podoba. I tak jak mówiłam Wam we wcześniejszych filmach, większość nowych rzeczy, mebli pochodzi z IKEA, bo są świetnie zaprojektowane, mają super jakość i mogą służyć przez lata. A ja bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę z marką IKEA współpracować i proszę bardzo, dzisiaj zapraszam Was do mojej sypialni. Sypialnia jest najmniejszym pomieszczeniem w naszym domu i celowo wybraliśmy je dla siebie. Celowo tutaj właśnie została umieszczona sypialnia. Centralnym meblem w sypialni jest łóżko, rzecz jasna. No i zaczęliśmy projektowanie sypialni od tego, gdzie to łóżko będzie stało. Były dwie koncepcje. Pierwsza taka, że będzie ono na tej oto ścianie, czyli że będziemy spać twarzą do okna. Ale później na rysunkach wyszło, że biorąc pod uwagę te wszystkie przejścia, bo tu jeszcze będzie łóżeczko dla dziedziusia, to ta opcja, czyli że tak centralnie wchodzimy do pomieszczenia na łóżko, jest zdecydowanie lepsza, wygodniejsza, co teraz w praktyce mogę potwierdzić. Jeżeli chodzi o materac, to jest ten sam, który był w starym mieszkaniu, twardy, taki jak lubię, taki mi służy, ale wiadomo, każdy lubi coś innego, dlatego warto skonsultować się z fizjoterapeutą w sklepie IKEA. Po moich testach stwierdzam, że materac piankowy Malwik jest idealny. Właśnie, pamiętacie jak wybierałam ten materac? Ale czas leci, co? Materac służy mi dalej, a żeby przedłużyć jego życie, to wybrałam też wtedy ochraniacz, cały czas z niego korzystam. To jest świetne rozwiązanie, które pomaga utrzymać higienę materaca, zapobiega powstawaniu plam, zabrudzeń. Przy dzieciach sprawdza się to rewelacyjnie, zresztą u mnie tak naprawdę w każdym łóżku jest taki ochraniacz. A jeżeli chodzi o samo łóżko, to ten zagłówek skradł moje serce. Wiedziałam, że za chwilę czeka mnie tutaj dużo siedzenia, bo będę karmić dziusia, ale też chciałam, żeby wygodnie tutaj w łóżku można było czytać książki, więc ten zagłówek bardzo mi się spodobał. No i w ogóle samo łóżko jest bardzo ładne, bardzo fajnie zaprojektowane. Kolor też jest nie bez znaczenia, bo to taka trochę zieleń, trochę szary, bardzo fajny kolor, który no tak pozwala się wyciszyć i uspokoić, a o to przecież chodzi w sypialni. Łóżko też jest na nóżkach, co jest nie bez znaczenia, bo w takich małych pomieszczeniach można wokół niego łatwiej się poruszać, a też z biegiem czasu być może, że tę przestrzeń pod łóżkiem wykorzystamy, żeby tam coś przechowywać. Jak na razie pod łóżkiem jest gitara mojego chłopaka. Pamiętacie? Tutaj była taka stara, miodowa szafa z lat 60. Ona rzeczywiście była bardzo pojemna, ale tak wizualnie pozostawiała wiele do życzenia. Bardzo trudno było do niej dobrać meble, dodatki, więc teraz nie zastanawiałam się, postawiłam od razu na szafę Pax, bo ona w pokoju u dzieci w starym mieszkaniu sprawdziła się naprawdę idealnie. Ta większa część, wiadomo, jest moja, jest półka na górze, drążek, to jest bardzo wygodne rozwiązanie na paski i różnego rodzaju dodatki. No i postawiłam na szuflady, bo szuflady są bardzo praktyczne, wygodne. Ta część szuflad jest moja, a tutaj ta część będzie dzidziusiowa. Muszę jeszcze wszystko ogarnąć, poukładać. Wiadomo, że można w tych wnętrzach tej szafy zaszaleć. Może być oświetlenie, mogą być szuflady na biżuterię, różnego rodzaju dodatki. Ja postawiłam na minimalizm, ale na stronie IKEA jakby co znajdziecie planer szaf Pax, gdzie wszystko szybko i wygodnie można zaprojektować. Co więcej, wymiary szafy Pax pasowały mi idealnie, bo jeszcze tutaj zmieściło się moje biureczko, mój kącik pracy, który dobrze znacie ze starego mieszkania. Bardzo lubię to rozwiązanie z tymi półkami.
miejsca jest w sam raz, więc tutaj sobie pracuję i montuję na przykład ten film, który teraz oglądacie. Co ciekawe, wszystkie rzeczy, które do tej pory znalazły się w sypialni z IKEA, były zamawiane online przez pandemię, no bo sklepy były zamknięte, więc naprawdę można bezpiecznie zamawiać przez stronę, przez aplikację i to naprawdę wszystko super działa. Na stronie też znajdziecie zakładkę z inspiracjami. Ja namiętnie przeglądałam te inspiracje dotyczące sypialni. No a teraz bardziej skupiam się na pokojach dziecięcych, no bo jeszcze tutaj pojawi się łóżeczko dla dzidziusia z przewijakiem. Chcę dokupić też takie do przechowywania fajne pojemniki, które zakłada się na łóżeczko, żeby zaoszczędzić miejsca, no bo nie chcę dokładać żadnych kolejnych mebli. Brakowało mi jednak tego, żeby tak, wiecie, na spokojnie porozglądać się po sklepie, pooglądać to wszystko. Nie mamy też takich dodatków jak zasłony, lampki do czytania. Nowa pościel by się przydała, narzuta, bo stara już jest taka, no, przydałoby się parę fajnych dodatków, więc ruszamy na zakupy. Przyznać, że nie wiedziałam, że w IKEA są takie fajowe rzeczy dla dzidziusiów, że poduszka do karmienia i śpiworek. Ekstra! Ale ekstra kołyska! Gdybym miała dużo miejsca, to bym na pewno ją dorzuciła, bo jest przepiękna. Podobnie zresztą jak ta komoda, widziałam ją na stronie IKEA. Ale na żywo też wygląda fantastycznie, no ale ja postawię na minimalizm, u mnie będzie przewijak na łóżeczku, ale jakby co, ta komoda naprawdę swoją drogą to można też zdjąć później, tak? No piękne te rzeczy dla dzidziusiów. Na samym początku taki dzidziuś nie potrzebuje pościeli, kołdry, więc śpiworki sprawdzają się idealnie. Jestem w szoku, że tutaj wybór tych śpiworków jest naprawdę bardzo duży, więc ja na coś się na pewno zdecyduję. No i też na pewno biorę te pieluchy, no bo tego to wiadomo, że nigdy dość. Tylko które, bo takie ładne są. Chyba wezmę te z zajączkiem i takie gładkie. O. A to też wezmę. To takie małe, ale się przyda. Dobra. A co do łóżeczka, to przyznaję, że nie wiem jeszcze, które wybrać, bo kilka modeli mi się podoba. Myślę, że rozejrzę się po prostu, co jest i za czas jakiś zamówię wszystko online. Do łóżka nie jestem pewna, ale teraz dotknęłam wszystkie materace i wiem, że na pewno będę zamawiać ten najtwardszy i najgrubszy. Jesteśmy na dziale z zasłonami i tutaj wybór jest naprawdę przeogromny. Są też zasłony takie totalnie zaciemniające i ja wiem, że wielu ekspertów poleca właśnie takie, żeby w sypialni wieczorową porą w nocy było ciemno, ale ja przyznaję szczerze, że jednak lubię, jak trochę tego światła przebija, zwłaszcza o poranku, więc raczej będę szukała czegoś, no, nie zaciemniającego tak w 100%. Obniżają poziom oświetlenia ogólnego. Myślę, że to jest coś dla mnie.
trudno było się zdecydować, ale biorę tę narzutę. Brakuje nam lampek do czytania i to na pewno będzie coś takiego na klips, co można przyczepić właśnie do półeczki, która jest nad łóżkiem. No i super jest to, że tymi lampkami można sterować, no bo wiadomo, że z jednej strony one muszą dawać konkretne światło do czytania, ale też można je łatwo obrócić, żeby później ewentualnie lampka nie świeciła dzidziusiowi w oczy. Praktycznie wszystko mamy już gotowe, brakuje łyżeczka dla dzidziusia, przewijaka, paru dodatków, ale byłam już w IKEA, rozejrzałam się, wiem czego chcę i myślę, że te brakujące rzeczy zamówimy już online. A tak, efekt mi się naprawdę bardzo podoba, jest skromnie, klasycznie, praktycznie, a o to właśnie chodzi przecież w sypialni. Takie właśnie rozwiązania, takie podejście sprzyjają relaksowi, no i sprawiają, że dobrze nam się śpi, chociaż ja tutaj muszę temu zaprzeczyć, ale to zganiam to tylko i wyłącznie na moją ciążową bezsenność, bo ostatnimi czasy rzeczywiście cierpię. I dzisiaj mam zamiar przetestować playlistę IKEA, bo właśnie IKEA stworzyła takie 3 playlisty na Spotify na usypianie, na dobry sen, na dobranoc, więc ja dzisiaj będę próbować się zrelaksować przy dobrej muzyce. Wam też to polecam, dlatego linki do tych playlist zostawię Wam na dole w opisie, do wszystkich rzeczy również. No i w ogóle czekam na Wasze wrażenia, komentarze, piszcie, ja też będę pisać, odpisywać i będę też niebawem pokazywać Wam, co się wydarzyło tam w nowego w innych częściach mieszkania. Do zobaczenia!